15 minut przerwy i gorący poczęstunek. A cóż tam, panie, w polityce? Chińczycy trzymają się mocno? Te cholery nie odpocną. Talerz, zegar, filiżanka, mazowiecka wycinanka i mydło, i powidło, i nawet koło młyńskie. Wszystko chińskie? Wszystko chińskie. A zaś polskie coś zostało? Mało. Jedno polskie nie uciekło. A cóż to takie? Polskie piekło. Tylko tyle? Smutno, kurde. No i jeszcze polski burdel. O, bardzo dobrze. Ktoś wreszcie nazwał tę rzecz po imieniu. Polski burdel. To było... To jest wesele? To jest wesele? To jest jakiś ten koncertowy pieprznik. A nie wesele. Wypij wody dla ochłody. Proszę, rymuj, panie młody. Nie będę rymował. Sam zarymuj. Taką fajną imprezę spartolić. To wesele, jakich wiele. Rymuj, proszę, co ci szkodzi? Ale w sumie o co chodzi? O ten tramwaj to nie chodzi. No ludzie, no przecież to jest wesele? To jest gorzej niż muzeum, no niczego nie można dotknąć. Wszystko jest symboliczne. Fruwa po chałupie jakaś słoma, nie można tego sprzątnąć, bo oczywiście to jest jakiś symbol, symbol odrodzenia Polski. Na podłodze leży sznurek, człowiek by się mało o to nie zabił, nie można tego podnieść, bo to jest symbol straconej szansy. W toalecie siedzi jakiś niezaproszony chłop w zbroi, zajęta łazienka całą noc. Nie można chłopa wyprosić, bo to jest symbol dawnej potęgi Polski. No ludzie, ludzie kochane, to nie wesele, tylko świetlica w domu wariatów. Ale nie przesadzaj, no. Muza była fajna. A co to było? Prince, znany wcześniej jako symbol. Pomyśleli o wszystkim. I człowiek chodzi głodny, wkurzony, nic nie można zjeść. Chciałem się dobrać do flaków. O nie, nie, kolego, nie można flaków zjeść, bo to jest symbol. Symbol czego? Wewnętrznych niepokojów. Proszę bardzo. A rozgazowana oranżada? Ulatujące bąbelki to symbol uzależnienia od dostaw gazu. Kaszanka? Symbol przelanej krwi. Pogięty widelec? Symbol braku powstańczej broni. Dobrze, a proszę mi wytłumaczyć, czego symbolem było czerstwe pieczywo? Po prostu gówniana piekarnia. Śmieszne, tak? To jest śmieszne. Bardzo śmieszne to jest. Ty, który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad jego krzywdą wybuchając, gromadę błaznów koło siebie mając, nie bądź bezpieczny. Pan młody pamięta. Co on taki jest zły? Niedopity. To kto mu się zabronił na weselu dopić? Ale wódka się skończyła. Tak szybko? No, niestety ilość wódki też była symboliczna. My, Polacy, lubim przeszłość. Lubim duchy. Lubim zjawy. Lubim wszystko, co odeszło. Lubim symboliczne sprawy. Mi zaś w głowie dźwięczą słowa, które rzekł mi wuj z Krakowa. Nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś... Nie będę rymował! Czytaj, panie, książki, bo po to przecie one są. Bo po twarzy widać, ile kto przeczytał, widać, kto ma.